Joanna Łódzka-Szczygieł, dobry wieczór Państwu. Dziś o 15.30 powitaliśmy astronomiczną jesień, ale w pogodzie cały czas mamy więcej lata niż jesieni. I tak będzie do najbliższego weekendu. Wtedy czekają nas zmiany, będzie dużo chłodniej, w niedzielę w Łódzkiem ma być tylko 12 stopni, a do tego dużo będzie chmur i przelotnych opadów deszczu. W ciągu najbliższej nocy o deszczu nie ma mowy, będzie bardzo pogodnie, niewielkie zachmurzenie tylko na zachodzie Polski, natomiast w centrum i na wschodzie niebo będzie czyste. Tej nocy temperatura powyżej 10 stopni, najcieplej będzie na Śląsku, tam około 13. W regionie łódzkim temperatura obniży się do 9-11 stopni, będzie bardzo pogodnie, nie przewidujemy opadów deszczu. Wiatr niezmiennie będzie bardzo słaby, a ciśnienie wyniesie 997 hektopaskali i będzie wolno spadać. Jutro ciąg dalszy tej doskonałej słonecznej pogody. Na zachodzie mało chmur, natomiast w centrum, na wschodzie, na południu, podobnie jak w nocy, niebo będzie czyste. No i nadal wyjątkowo ciepło jak na tę porę roku, od 24 do 26 stopni, ta najwyższa temperatura we Wrocławiu, a także w regionie łódzkim. Tutaj, w naszym województwie, bardzo dużo słońca, chmur niewiele, oczywiście nie będzie padać, także parasole nam się absolutnie nie przydadzą. Wiatr w ciągu dnia będzie tylko słaby, a warunki biometeo przy takiej pogodzie oczywiście korzystne. Wszystkiego dobrego, spokojnego wieczoru Państwu życzę i do zobaczenia.